przepraszam, jestem złodziejką, a pan ochroniarz... Nie wiem, co to za smutna piosenka. Dzień dobry, vlogmas, dzień 7. Powiem wam, że zaczynam go o godzinie 16:30, ponieważ montowałam wasz film i miałam pracę. Także, no mamy troszkę mniej czasu, ale dzisiejszy cel, moi drodzy, jest taki, że jadę coś tam ogarnąć w weterynarza Bibi, potem jedziemy do galerii, do Primarka, zrobię wam taki mini tour po Primarku, po świątecznych rzeczach, bo sama chcę zerknąć, co tam jest. Muszę iść do Pepku po jakieś ozdoby, kupujemy choinkę i tutaj się sram, ponieważ rok temu miałam dwa pająki w choince, ja się boję, że... Jeszcze widzę ciągle w internecie jakieś pająki w choinkach i po prostu... Ale ja tak bardzo lubię żywe choinki, tak nie chcę mieć sztucznej, ale te pająki, to jest naprawdę jedyny minus, także będziemy robić jakąś akcję antypająkową. No i w sumie to chyba na tyle z głównych rzeczy, tak mi się wydaje, ale bądźcie ze mną, wszystko zobaczymy. Teraz muszę zrobić turbo szybki makijaż, żeby się tylko jakoś ogarnąć. I te włosy. Wczoraj zrobiłam sobie warkoczyki, padał śnieg i ja nie wiem, co z tego będzie. Będę pudlem. Mam, że jeszcze jako tak, kobiecie, nie byłoby najgorzej, ale one są tak poplątane i tak klejące, że nie ma szans. Jak to rozczeszę, to w ogóle będę a że idę na zakupy, to klasyk, wiążemy włosy, bo to nie da się, nie da. I mam nadzieję, że dzisiaj wrócę z telefonem, z Bibi, z aparatem, że nikt mnie nie okradnie. Czy ja będę wchodziła do Tigera? No mam nadzieję, że nie. Dobrze, jesteśmy gotowi. Godzina 17 zaraz, wyruszamy i jedziemy. Jakby wszystko dzisiaj poszło po naszej myśli, bo jak kupowaliśmy choinkę rok temu, to zdążyliśmy tak totalnie, jako ostatni, to błagałam pana, żeby mi sprzedał tą choinkę, bo już było zamknięcie. Także mam nadzieję, że w tym roku pójdzie to bardziej gładko i nie będę jej ubierać o drugiej w nocy, jak rok temu. Okej, także już jestem w galerii Młocina, ponieważ to jest Primark. W ogóle bardzo lubię tą galerię, serio, jest taka ładna, bardzo się tutaj dobrze czuję. Ale jest już godzina 18, czyli obawiam się, że niestety będzie powtórka z rozrywki to, co rok temu, ponieważ zanim... Oczywiście teraz jem, tak? Przed zakupami trzeba być najedzonym, a że jestem troszkę głodna, chociaż planuję jeszcze sobie zrobić sushi na kolację. Jakby własnoręcznie nie zamawiać, także tu też mi trochę czasu zejdzie. Ja jestem troszkę szalona, ja myślę, że za dużo chcę rzeczy zrobić, a doba trwa za krótko. Zwłaszcza, że jutro rano lecimy na paznokcie świąteczne, także też nie mogę montować do 5 rano, więc no to może być troszkę ciężkie. Zawsze trafię na tak wszystkie pizze, jakby what the fuck, one zawsze mają taki ładny kształt, a to są takie... przynajmniej dobry. Robię was tour po świątecznych piżamach, ponieważ nie ma żadnej świątecznej piżamy, która jest idealna, a tak bardzo chciałam już mieć świąteczną piżamkę. Proszę bardzo, moi drodzy. Ta ładna, spoko, materiał fuj. Ta ma zajebisty materiał, ale nie ma już rozmiaru, a to już jest totalnie inny. Tu jest taka koszula do spania. Jakby spoko, ale ja bym chciała mieć koszulę i do tego jeszcze spodnie. I to by było spoko, nie? No ale nie ma czegoś takiego. Tu już są takie zwykłe, takie... Tak, nie ten vibe, także kurde, byłam pewna, że w Primarku znajdę piżamę. Primark. Kurde, zawiodłam się. Dobra, zwracam honor, to mnie uratowali, ponieważ są, patrzcie, to jest idealne jak moje mieszkanie, także zajebiście, 55 zł, minutka. Super, XS, XS bierzemy, mam też jakieś gacie. Okej, okay. Są jeszcze takie jak coś, takie jaśniejsze. Dobra, jednak poszłam na dół i tu już mamy dużo różnych takich świątecznych rzeczy, także zwracam honor, jest dużo świątecznych. Teraz coś dla Zodiakar, patrzcie, są długopisy z waszymi znakami i akurat mój, czyli panna najlepszy i jest różowy znak i złoto. Nie no, idealnie. Czy wy to widzicie? To jest toster myszka Miki, jakby zajebiste. 110 zł coś i jest też takie coś. Ale to? Fajnie. Robert też mi nie powiedział, że jest kalendarz adwentowy z Frozen. Jakby to jest Mia, jakby czemu nie mam swojego kalendarza? Serio, można było robić swoją własną bransoletkę? Jestem zawiedziona, że nikt mi nie powiedział. A to co to? A to jest zamknięte, dobra. Ale fajny kubek. Ale fajny kubek. Pokażę wam jeszcze szybko kolekcję dla piesków. I tu są też świąteczne ubra. O matko. Ale piękne. Ej, ciekawie, czy coś na bibule będzie. Taka choinka. Tu w ogóle wygląda na małe, a to jest S-ka dopiero. To by mogłoby być na nią dobre. Gdybym znalazła XS-kę. Jestem, moi drodzy, w Tigerze. Ja nie wiem, czemu znowu to zrobiłam, ale mam jakieś rzeczy, więc trzymam wszystko i pod kontrolą. Nikt mnie nie okradnie. Nie dam się tym razem. Moi
drodzy, Bibi może sobie wybrać zabawkę od Świętego Mikołaja. Mamy takiego kucyka i bańkę. Wybierz, co wolisz? Nie wiesz? Tym razem przechytrzyłam Tigera. Nikt mi nic nie ukradł, a to ja ukradłam. Czajcie wazę, że ja sobie trzymam normalnie rzeczy, bombki, jakieś tam dwie wstążki i po prostu wychodzę, jak gdyby nigdy nic ze sklepu, rozgadana. Poziom nagle tak się orientuje, że ja trzymam w ręce rzeczy i tak wracam i mówię, przepraszam, jestem złodziejką. A pan ochroniarz tak do mnie mówi, no właśnie tak się zastanawiałam, wie pani. Także ja nie mogę wyjść i wejść w spokoju z Tigera. Teraz to jestem złodziejką. Dobra, muszę wam to pokazać, bo to jest zajebisty pomysł na prezent w sumie. Tak mi się to podoba, to jest taka miska do wypieków, taka duża. Wygląda jak kubek i to są jeszcze takie, wiecie, artykuły. I to kosztuje 45 zł, ale fajne, serio. Sztosik. I to też jest totalnie mój vibe w kuchni. Lifehack jest też taki, że jak kupuję taką choinkę i mam taką brzydką doniczkę w sklepie, to kupuję taki papier i po prostu robię dookoła doniczki. To będzie taki totalnie idealny. Dobra, powiem wam, że no przewidziałam chyba troszkę, że to będzie tak jak rok temu, ponieważ już jest 20, a jeszcze mam 3 sklepy, także dzisiaj choinki nie będziemy ubierać. Dzisiaj fajnie, gdybyśmy kupili choinkę, ona by, wiecie, leżała sobie na balkonie, żeby pająki z niej wyszły, czy coś. A jutro byśmy ubierali choinkę, także dzisiaj bym zrobiła casting na najlepszą choinkę. Mam nadzieję, że to mi się jeszcze uda, bo jeszcze musimy podjechać do Makro teraz po drodze po krewetki, do Biedronki. I powiem wam, że moja lista się prezentowała tak. Kupić choinkę, nie mam. Jedzenie dla Bibi, to mi się udało. Ozdoby choinkowe to tak naprawdę biednie. W tych sklepach ja nie wiem, co się stało, przecież dopiero te święta się prawie zaczynają, a w sklepach nie ma praktycznie nic, bo mam w Lilisie, w Pepco, w takich jakby tajniakach, w takich... Jak to się mówi? W takich pewniakach. I nic, no naprawdę, w Pepco przecież w tamtym roku było tak dużo tych ozdób, teraz jeden regał, masakra. Rzeczy na sushi, no to teraz jakby jadę, weterynarz zapomniałam, rękawiczek nie kupiłam. W sumie to kupiłam tylko majtki i jedzenie dla Bibi z całej mojej listy. No ale przynajmniej kupiłam, wiecie, piżamkę. No, także z tego jestem zadowolona akurat. Pokażę wam w domu, co właśnie kupiłam. Zrobimy taki haul zakupowy. I chciałam kupić jeszcze Instaxa, ponieważ rok temu robiłam takie zdjęcie z moją choinką i chciałam powtórzyć Instaxa, w którym trzymam tego Instaxa i tak co roku powtarzać, bo ja lubię sobie tworzyć takie różne swoje tradycyjki, bo nie wiem, czy wiecie, ale jestem sentymentalna. Wiecie, że wkłady do Instaxa kosztują 5 dych, jakby 10 zdjęć za 5 dych. Serio, mnie to troszkę zszokowało, mi się wydawało, że ja rok temu płaciłam troszkę mniej. No ale dobra, lecę teraz po krewety, bo będę robiła sushi z krewetką w tym chórze. Ja już jestem w domu, będę wam pokazywała, co kupiłam, aczkolwiek nowinka numer jeden, nie będzie dzisiaj choinki. Nie wyrobiłam się w czasie, mogłam ją przywieźć, ale i tak bym nie zdążyła jej ubrać, bo niestety doba jest za krótka, ja jeszcze muszę robić rzeczy do pracy i tak dalej, także jutro będzie choina, jutro też mam paznokcie. I co jeszcze dzisiaj? A! Wiecie, jak życie podrożało? Wiecie, że krewetki, które normalnie kosztowały 25 zł, takie gotowe, które zawsze kupowałam, teraz były za ponad 40. Excuse me. Proszę państwa, do Bibi przed Święty Mikołaj i nam kupił nową zabaweczkę! Tu jest zabawa! Nie chcesz nowej zabaweczki? Przed chwilą się cieszyłaś. Pokaż tą radość na filmie. A... Chyba się boi. Okej, także zrobię wam mój haul zakupowy, także ta piżamka. Zaraz ją przymierzymy, w sensie zaraz chyba po zjedzeniu sushi, bo ją całą zawalę ryżem, także może lepiej nie. Kupiłam majtki i jakby... To są dla mnie majtki zagadka, 3 pary ogólnie za 30 w Primarku, ale one są takie, wydają się bardzo duże, więc nie wiem, czy one tak mają być wyżej. Ja nie wiem, ja się pogubiłam widząc te majtki, ale kupiłam, bo są takie ciekawe. Dokupiłam jeszcze raz te bańki w tej garze, już wam pokazywałam je w jakimś poprzednim vlogmasku, także dokupiłam jeszcze jedną, nawet tutaj są, żeby było więcej czerwieni. Ale w sumie potem poszłam, gdzie to, w Lilisie chyba kupiłam, były za 5 zł, no to wiecie, za taką cenę. Tylko minus jest taki, że tutaj trzeba wszystkim pojedynczo zakładać te sznureczki, wiązać. I to w tamtym roku było bardzo męczące. A tu, kupiłam te Voshon, one chyba były za jakieś
3 złote, nie wiem, ale patrzcie, już mają sznureczki, także totalnie zajebiście. Jeszcze w Tigerze kupiłam takie wstążki, ta jest mniej więcej, wiecie, taki vibe mojego mieszkania, także chcę z nich zrobić takie kokardki. Tu kupiłam też taką zwykłą czerwoną, też z myślą o kokardkach. Tutaj znowu kupiłam czerwoną rzecz, bo ogólnie wiecie, moja poprzednia choinka była różowa i ja nie chciałam kupować od nowa wszystkich baniek, bo to jest totalnie bez sensu, więc chcę po prostu dodać więcej czerwieni. Chciałam też dodać zieleń, ale bardzo mało jest ozdób zielonych, przynajmniej ja nie znalazłam. W ogóle w Oshu nie było takiego działu tej leci vlogmas luki. No, więc kupiłam jeszcze takie coś, to ma 7 metrów, to jest jakby taka girlanda w takie kokardki czerwone. Jestem ciekawa, jak ta choinka będzie wyglądała. Plus kupiłam jeszcze takie banieczki w Oshu. To jest taka skrzynka na listy dla Mikołaja. O! Moje zakupy to jest ogólnie... Nie wiem, co to było. Moje zakupy to jest troszkę niewypał, bo ogólnie też nie kupiłam to, co chciałam. Jakby w ogóle szłam poza moją listą. Plus miałam kupić jeszcze takie laski cukrowe, biało-czerwone, żeby je zawiesić na choince, no. Ale jutro jeszcze jest dzień. Tylko mi się nienawidzę chodzić po sklepach, wiecie? To był naprawdę wyczyn, że ja poszłam do tej galerii kolejny raz w tygodniu. Także zobaczymy, co będzie jutro. Kupiłam jeszcze takie lampki, też w Dealsie, bo one były... Ej, w sumie nie wiem, za ile one były. Musiało być tanie, skoro je wzięłam. Ale mają tylko 1,5 metra, czyli prawie tyle, co ja mam wzrostu. I do tego kupiłam jeszcze baterie. I kupiłam je w Dealsie za 5 zł. To całe opakowanie za 5. Więc chyba spoko cena. Piłkę też kupiłam za 5. Ja chyba wszystko w Dealsie kupiłam za 5. Do wszystkich pytań, kiedy będzie aktualizacja sushi. Kiedy nagram, jak robię sushi. Taki film będzie. I on będzie totalnie odwalony. Od wszystkiego. Od zakupów. Gdzie co kupić. Za ile. Wszystko podsumuję. Tylko ja na to potrzebuję czas. Już mam kuchnię. Także to był nasz pierwszy krok. Teraz jeszcze czas. Czyli muszę minąć vlogmaski i ten cały świąteczny zapierdziel. I wtedy się zabieramy za sushi. Ale pokażę Wam mniej więcej już niektóre rzeczy, gdzie warto kupować. Dla przykładu, w makro zapłaciłam za takie listki 10 zł, a w Oshu możecie znaleźć za 6. Także Oshu ogólnie ma bardzo dobry asortyment, jeżeli chodzi o takie rzeczy do sushi, bo na przykład ma rzodkiew marynowaną, którą kocham, kocham. I ona kosztuje 5 zł, także też naprawdę mega dobra cena. Ja zawsze kupuję, bo one sobie mogą tak leżeć i leżeć zamknięte. Jakiś tam serek, ogórek, awokado, sałata, paluszki, łosoś i krewetki. To jest taki basic, w sumie wiecie, ocet ryżowy, ale też w makro jest droższy niż w Oshu, także no, resztę Wam będę pokazywała, wiecie, już później tak dokładnie w tym filmiku. Ja się teraz zabieram za to, w czasie kiedy się ryż będzie gotował, będę próbowała montować tego vloga, no i jakoś ten czas trzeba pogodzić. Mam pokazać, moi drodzy, krewetki w tym burze, jakie zrobiłam, no patrzcie, jakie piękne. Bardzo ładne, trochę się łamią, to może przedstawię. Tutaj aktualnie robi się tempurka, także tutaj mamy roleczki w tempurce. Zaraz będę wszystko kroiła, już będzie wyglądało ładniej. Dobra, moi drodzy, powiem Wam, że jest północ. Dopiero sushi jest gotowe i powiem Wam, że trochę tego wyszło, ponieważ mam jeszcze 4 rolki niepokrojone. Także jest tego dużo. A tak właściwie to już mamy kolejnego vlogmasa, bo jest druga w nocy. Ale zróbmy piżamowe przejście, pokażę Wam moją świąteczną piżamkę, 3, 2, 1, moi drodzy, proszę bardzo, jest bardzo przyjemna, aczkolwiek to jest 100% poliester, ale jest cieplutka, milusia, proszę bardzo, to mam takie spodniki, fajna, teraz jest mi już ciepło, przechodzimy do kalendarzy, myszka, yeah. Ja się w tej piżamce jak taki przedszkolak, ale... Fajnie, fajnie. Na święta jesteśmy dzieckiem, tak. A Douglas numer 7. Patrz tutaj do mnie. Oczywiście, klasyczny. Jakiś większy produkt, proszę Państwa. Co to jest? Żel do mycia. O, proszę. Ej, wypiłabym go. What the fuck? Chce mi się pić, bo dobra, nieważne. Teraz przejdźmy do Neo Nail. Siódemeczka, tak? Tak, siódemeczka. Ej, ale tutaj są w ogóle super prezenty. Serio, to jest chyba jeden z lepszych kalendarzy, bo ciągle mam jakiś fajny lakier. Co mamy tutaj z tego do szoku? Ulala! Mamy tutaj balsam do ust, tak? Ale to przepięknie pachnie. Tylko nie umiem określić czym. Kurde, nie wiem. Ale ja znam ten zapach. Trochę... Melon? Może melon? Ej, a super. Melon, ale pyszny. O, to bym zjadła. To bym wypiła, to bym zjadła. Dobra, mamy Sinseya. I co tu mamy? Kolczyki. O, cute. Takie zwykłe gwiazdki, kuleczki, ale fajne.
I teraz czekoladki, ale już jestem tak najedzona sushi, że... O, ale dobra, ta jest jakaś chyba mała. Orzechowa? Ale dobra. Bardzo dobra. Zgadłam. Trufla z orzechów leśnych, z orzechów leskowych. Ja już kończę. Dzisiaj nie będzie waszych pięknych buziek, ponieważ już jest po drugiej w nocy, więc no... Średnio troszkę z montażem. Też nie wiem, czy ten vlog nie będzie troszkę opóźniony, ale za to jutro mam jeszcze więcej roboty, więc nie wiem. Teraz będę siedziała po prostu i zmontuję tyle, ile tylko dam radę i nie zasnę. Także obserwujcie oczywiście mnie na Instagramie, ponieważ tam dodaję taką relację. Wtedy można wysłać zdjęcie waszych twarzyczek i wtedy je dodaję na tego vlogmasa i tutaj będą i będą na tym kanale do końca. I zrobimy po prostu tak, że w kolejnym vlogmasku będzie was dwa razy więcej, także czekajcie. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia, do jutra. Jeżeli czegoś nie oglądaliście, to nadróbcie jakiś tam vlog masy wcześniejszy i pamiętajcie o niegłupiej choince. Pa! Buziaczki!